Na ostatnim spotkaniu y, doszliśmy do pewnego konsensusu. Właściwie, historia teologii doszła do pewnego konsensusu, że syn jest współistotny ojcu. Potwierdził to Sobór w Nicei, jak i Sobór w Konstantynopolu. Ale tutaj spór właściwie można powiedzieć, dopiero się zaczyna. Można powiedzieć, że jest współistotny ojcu, ale co to znaczy, że jest teraz prawdziwym człowiekiem. Jeśli jest prawdziwym Bogiem i nikt tego już nie kwestionuje w V wieku, to co znaczy, że jest prawdziwym człowiekiem? Yy, artykuł credo, nad którym będziemy się zastanawiać, brzmi następująco. On to dla nas ludzi, dla naszego zbawienia, stąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Pierwsze pytanie, które sobie zadamy, co to znaczy, że Syn Boży przyjął ciało? Był Bogiem i przyjął ciało. A co z duszą? Czy miał ludzką duszę? Przecież był Bogiem. Jako Bóg był rozumem myślącym. No ale jak był prawdziwym człowiekiem, to powinien mieć też ludzką duszę. Jeśli Chrystus posiadał boski rozum, bo był tym boskim logosem, to jak wpływa ten boski rozum na ludzkie poznanie? Jeśli miał też ludzki rozum, ludzką duszę, to czy wiedział, że jest Bogiem? No i ostatnie pytanie, jaką rolę odegrała Maria Dziewica we wcieleniu? Bo o to również będzie toczył się spór. Chciałbym przypomnieć kilka wniosków, do których żeśmy doszli na ostatniej lekcji związanych z Ariuszem, ponieważ sprawa Ariusza wydaje się, że została zakończona. Wraz z jego potępieniem, ale tak naprawdę kościół był podzielony. Niektórzy popierali Ariusza, było wielu Arian. Oczywiście może nie byli to już tak radykalni Arianie jak przed Niceą, ale właśnie kolejny spór, kolejne pytania, na które będziemy sobie dzisiaj odpowiadać, wiążą się w jakiś sposób z teologią Ariusza, a właściwie z jego krytykami. Powtórzę. Według Ariusza tylko Bóg Ojciec jest prawdziwym Bogiem. Tylko on jest wieczny i tylko on nie ma początku. Tylko Bóg Ojciec. Jesteśmy monofizytami. Przepraszam, wróć. Jesteśmy monoteistami. Monoteistami to znaczy wierzymy w jednego Boga i tylko Bóg Ojciec jest prawdziwym Bogiem. Syn Boży, który jest nazywany w Piśmie Świętym Logos, Słowo, jest Według Kariusza stworzony, ale jest takim stworzeniem wyjątkowym. Został stworzony przed stworzeniem świata. My zostaliśmy stworzeni po stworzeniu świata, a on został stworzony przed stworzeniem świata. Jego istota jest więc różna od istoty Boga. Widzą Państwo, że słowo istota, uzija, stąd później to słowo, o którym mówiłem na ostatniej lekcji, homo uzios, czyli współistotny, to słowo, które wypowiadamy co niedzielę, że syn jest współistotny ojcu. Według Ariusza istota syna Bożego jest różna od istoty Boga, Boga Ojca. Dlaczego? No bo Bóg Ojciec jest niestworzony, nie ma początku, a syn Boży ma początek, a więc jest różny od niego. Kolejna sprawa. Był czas, kiedy syna nie było, podczas gdy Bóg Ojciec był zawsze. To jest teza Ariusza. Tak jak wyjaśniałem Państwu, Ariusz nie zrozumiał do końca argumentu, chociaż pochodził ze szkoły aleksandryjskiej, nie zrozumiał argumentu Orygenesa, który mówi o odwiecznym rodzeniu syna. O tym, że syn, chociaż jest zrodzony, to jest zrodzony odwiecznie. I Ariusz twierdził, że są trzy osoby: Ojciec, Syn i Duch Święty. Jednakże tylko jedna z nich jest prawdziwym Bogiem, dwie pozostałe są stworzone. Ariusz używał na określenia osoby słowa hipostaza. Hipostaza znaczy mniej więcej tyle co osoba, znaczy byt samoistny. Y tak jak już powiedziałem, Ariusz został potępiony najpierw na synodzie w Aleksandrii w około 323 roku. Natomiast Sobór w Nicei, zwołany w 325 roku, wprowadził do naszego, do naszego credo stwierdzenie, że syn jest współistotny ojcu. Ariusz uważał, że syn nie jest współistotny ojcu. Nie ma tej samej istoty. Jest stworzony. Sobór w Nicei mówi, jest współistotny Ojcu, jest tak samo jak Ojciec z Bogiem. Jest więc Bogiem i ma tę samą istotę. Tłumaczyłem, jaka jest różnica między istotą a hipostazą, a osobą. Nas wszystkich łączy wspólna natura można powiedzieć po grecku uzija istota. Tą naturą jest człowieczeństwo. Każdy z nas jest człowiekiem, ale co do osoby, każdy z nas jest inny. I w Bogu jest tak samo. Trzy osoby boskie łączy jedna natura. Każdy z nich jest Bogiem, a jednak są różni. Jest jednak różnica między nami a Bogiem. Państwo stąd wyjdą, ja tu mogę pozostać, a więc rozdzielimy się. Bóg w Bóstwie wszystko jest zjednoczone. Bóg nieustannie jest jednością osób. Te osoby są różne, ale pozostają nieustannie w jedności. Ojciec z Synem i z Duchem Świętym. W odróżnieniu od innych stworzeń, syn pochodzi z istoty ojca, według soboru nicejskiego. My pochodzimy z niczego. Syn został więc zrodzony, a nie stworzony. Jest to wyrażenie, które jest również w jakiś sposób przeciwko Ariuszowi. Według Ariusza, syn jest stworzony. Co się dzieje później? Otóż. Yy, Przeciwko Ariuszowi i w obronie Sobórnicyjskiego występuje wielki święty, święty Atanazy. Święty Atanazy wielokrotnie powtarza, że syn jest współistotny ojcu. Broni tej współistotności przeciwko tym, którzy jakich, w jakiś sposób sympatyzują z Ariuszem. I Atanazy ma swoich i przeciwników, i zwolenników. Jednym z jego zwolenników był biskup Laodyce i Apolinary. Apolinary uważał się za przyjaciela świętego Atanazego, który właśnie był obrońcą W Przeciwko Ariuszowi zarówno święty Atanazy, jak i Apolinary twierdzą, że Syn Boży jest wieczny, jest tej samej istoty, jest współistotny Ojcu, jest prawdziwym Bogiem. Jest więc wieczny, niezmienny. Jest wszechmocny, ma wszystkie atrybuty Boga, Syn Boży. Dalej? Druga osoba boska jest prawdziwym Bogiem, i ten prawdziwy Bóg, ale druga osoba boska, w pewnym momencie historii przyjęła ciało. I to my wiemy, żeśmy świętowali niedawno. W Betlejem narodził się Jezus Chrystus, narodził się człowiek, ale narodził się również Bóg, bo to jeden z trójcy stał się Bogiem. I oczywiście Apolinary opiera się tutaj na sformułowaniu nie tylko na opowieściach z dzieciństwa pana Jezusa, które mamy w ewangelii Marka, Mateu, Mateusza i Łukasza. Opiera się przede wszystkim na stwierdzeniu świętego Jana z prologu. A słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. Otóż ten odwieczny Logos, odwieczny Bóg, druga osoba boska odwiecznie złączona z Bogiem w pewnym momencie historii przyjmuje ciało. Tak mówi prolog, przyjęła ciało. A co z duszą? Prolog Świętego Jana nie mówi, że Logos przyjął duszę. Apolinary zaczyna więc rozważać na ten temat. Apolinary był platonikiem, to znaczy, tak jak wielu z ojców Kościoła, y, czytali oni Platona i przejmowali bardzo często antropologię platońską. A według Platona, człowiek to ciało, soma, tak jak Państwo widzą, dusza, psyche oraz rozumnus. Ciało, każdy z nas ma ciało. Wiemy, co to jest ciało. Ciało się rusza, rośnie i tak dalej. Każdy z nas ma również duszę. Co ciekawe, dla Platona y, również zwierzęta i rośliny miały duszę. Zwierzęta miały duszę wegetatywną, zwierzęta mają duszę zwierzęcą. Różnica chyba Państwo rozumieją. Dusza wegetatywna to jest taka, która sprawia, że roślina rośnie, rozmnaża się. Dusza zwierzęca ma coś więcej: nie tylko rośnie, rozmnaża się, ale też odczuwa jak ukujemy psa, to pies piszczy, prawda? Podobnie my, jak roślina, jak ukujemy, to roślina nie piszczy, prawda? Można powiedzieć, że nie odczuwa. To jest to taka antropologia platońska. A człowiek ma nie tylko tę duszę właśnie wegetatywną, zwierzęcą, że czujemy, coś nas boli, ale człowiek ma jeszcze rozum. Zwierzę nie myśli, a człowiek myśli. I Apolinary, opierając się właśnie na tej Antropologii platońskiej, że człowiek to złożenie ciała, duszy i rozumu, zastanawia się, jak to było w przypadku Chrystusa. Skoro on był prawdziwym człowiekiem, no to musiał mieć prawdziwe ciało, ale był też prawdziwym bogiem. Apolinary stwierdza, że w Chrystusie ten boski rozum zajął miejsce ludzkiego rozumu. Zamiast rozumu ludzkiego, nus, w to miejsce wszedł Logos, boski logos, bo wiemy, że druga osoba boska to jest logos, a więc Jezus Chrystus posiadał ciało, tę duszę zwierzęcą, to znaczy od, y, odczuwał, jak się go ukuło, to czuł, y, krew leciała, pocił się, musiał jeść i tak dalej, ale nie miał rozumu ludzkiego. W tej duszy nie miał rozumu ludzkiego, jego miejsce zajął boski rozum. O, tak rozumuje Apolinary. Chrystus Syn Boży, który stał się człowiekiem, nie posiadał więc duszy rozumnej. Posiada co prawda duszę pożądliwą, zwierzęcą, czuje, doznaje, cierpi, więc jest człowiekiem, ale nie myśli jak człowiek. Myśli tylko jak Bóg. Ciekawe.